Go faster! Buster i przyjaciele są w szkole. Dzisiaj odwiedzi ich ktoś wyjątkowy. To mama wóz strażacki. Hurra! Mama pokaże im, co należy do zadań wozu strażackiego. Kiedy gdzieś się pali, trzeba jak najszybciej wezwać straż pożarną. Co dzieje się później? Do hydrantu z wodą dołączany jest wąż, a woda gasi pożar. Udało się! Pora na ćwiczenia. Przyjaciele muszą przewrócić pachołki za pomocą strumienia wody, aż jest pierwszy. Super! Świetna robota, Ash! Teraz Scout. Ups! Tak lepiej! Wspaniale! Przyszła kolej na Bustera. Super! Uważaj, Busterze! To był wspaniały dzień, ale teraz mama wóz strażacki musi wracać do pracy. Do widzenia, mamo wozie strażacki! Dziękujemy! Lekcje dobiegły końca i Buster rusza w drogę do domu. Cześć, Scout! Na razie, Ash! Co to takiego? To dym! Skąd on się bierze? O nie! Pali się! Co Buster powinien zrobić? Trzeba wezwać straż pożarną. Buster prosi mamę wóz strażacki o pomoc. Nauczyciel może zająć się Ashem. Dalej, mamo! Ogień jest tam. Aha! Hydrant przeciwpożarowy jest tutaj. Teraz trzeba podłączyć wąż. O nie! Szybko! Uff! Ogień został ugaszony. Hurra! Praca zespołowa jest super! Następnego dnia w szkole nauczyciel wywołuje Bustera z ławki. Ciekawe dlaczego. Zobaczcie, to mama wóz strażacki.
Przyjechała podziękować Busterowi za jego pomoc, a w nagrodę daje mu specjalny hełm strażacki. Dalej, Buster jest dzisiaj w domu taty. O, zobaczcie! To autobus tata. Buster wraca jutro do szkoły. Na pewno będzie super, ale najpierw trzeba się dobrze przygotować. Autobus tata ma listę rzeczy potrzebnych Busterowi w pierwszym dniu szkoły. Potrzebne są plecak, pojemnik na drugie śniadanie, czytanka, piórnik i linijka. Plecak jest. Pojemnik na drugie śniadanie jest. Pozostałe rzeczy są. Ups. Ostatni, ale równie ważny przedmiot. Ząb rekina zdobyty podczas wakacji. Buster opowie o nim przyjaciołom. Wow! Jutro pierwszy dzień szkoły, więc Buster musi się dobrze wyspać. Dobranoc, Busterze. Dzwoni budzik. Czas wstawać. O nie, Buster znowu zasnął. O rety, Buster nie chce spóźnić się do szkoły. Szybko! Wszystko jest przygotowane. Co jest Busterowi potrzebne? Plecak? Jest. Pojemnik na drugie śniadanie? Jest. Piórnik i czytanka są. Ale czegoś tu brakuje. Linijka. Aha, jest tutaj. Pora ruszyć w drogę do szkoły. Chwileczkę. Buster zapomniał zęba rekina. Pospiesz się, Busterze. Ząb rekina. Jest! Tata i Buster muszą się pospieszyć, jeśli chcą zdążyć na czas. Dalej, Busterze! Nauczyciel zaczyna się trochę martwić. Pozostali uczniowie są już w szkole, a Buster się spóźnia. O nie! Uff, udało się. W ostatniej chwili. Co za szalony poranek. W domu Bustera rozpoczął się nowy dzień. O, zobaczcie. Autobus mama pomaga kotkowi z obolałą łapką. Już, łapka została zabandażowana. Scout zajechała po Bustera. Pojadą razem do szkoły. Przyjaciele bawią się na placu zabaw. O nie, Scout skaleczyła się w oponę. Buster ma pomysł. Co Buster zamierza zrobić? Zabandażował oponę Scout papierem toaletowym. Załatwione! Świetna robota, Busterze. Aż chyba chce, żeby Buster jemu też coś zabandażował. A Scout prosi, żeby Buster zabandażował też jej drugą oponę. Ale Busterowi skończył się papier. Bandit ma szalony pomysł. Przyjaciele wzięli cały papier toaletowy. Oplatają papierem różne rzeczy dookoła. Zrobił się niezły bałagan. Chyba ich trochę poniosło. Ojej, cały plac zabaw jest pokryty papierem toaletowym. Nauczycielowi wcale się to nie podoba. Autobus mama przyjechała odebrać Bustera ze szkoły. Mama nie wie, dlaczego nauczyciel się zdenerwował.
Buster tłumaczy mamie, że chciał pomóc Scout tak, jak mama pomogła kotkowi. Mama zabandażuje oponę Scout we właściwy sposób. Pora zrobić to prawidłowo. Buster, autobus, mama i Ash przyjechali do centrum zabaw dla najmłodszych. Ale super! Buster chyba wolałby się bawić w strefie dla starszych dzieci. Ale jest na to jeszcze trochę za mały. Wow! Tu jest świetnie! Ash jest cały podekscytowany. Ale Buster uważa, że jest za duży na zabawę w strefie dla najmłodszych. Wszyscy świetnie się bawią, ale Buster nie chce do nich dołączyć. Mama i Ash skaczą na trampolinie. Jupi! Busterze, to jest naprawdę super zabawa! Nie ma mowy. Buster ciągle nie chce się przyłączyć. Przed kim aż tak ucieka? O, zobaczcie, to kapitan mama! Ha! Szybko, Ash, uciekaj! Ash uciekł do basenu z piłeczkami. Wygląda super zachęcająco. Buster wreszcie postanowił dołączyć do zabawy. Pospiesz się! Kapitan zaraz cię dorwie! Dalej, Busterze! Buster w pełni zaangażował się w zabawę. Ahoj, kamraci! Co to było? Aha! Mam cię! Pirat Buster i pirat Ash przybyli na ratunek. Uciekać! Świetnie im idzie. Kapitanie, mamo, miej się na baczności. Pirat Buster i pirat Ash uratowali sytuację. Buster przekonał się, że zabawa w strefie dla najmłodszych jest całkiem niezła. Buster i Ash spędzają dzień na plaży. Autobus mama i mama straż pożarna przygotowują grilla. Z kolei Buster i Ash budują wspaniały zamek z piasku. Rety! Fale są coraz bliżej. Trzeba coś zrobić, żeby nie zniszczyły zamku. Ash rusza na ratunek. Stara się ochronić zamek, budując mur z piasku. To świetny pomysł, Ash. O, zobaczcie! To Iggy furgonetka z lodami. Hurra! O nie. Mur Asha nie powstrzymał fal. Zamek uległ zniszczeniu. Buster zrobił się bardzo smutny. Ale Ash ma plan na uratowanie sytuacji. Buster jest tak zniechęcony, że nie ma ochoty pomagać. Może lód poprawiłby mu humor? Ciekawe, jakie smaki wybierze. Rany, ten lód jest ogromny! Ojej, ostrożnie! Ash ciągle naprawia zamek. Buster mógłby wziąć loda również dla Asha, ale jest na niego zły za to, że nie uchronił zamku przed falami. Więc bierze loda tylko dla siebie. O rany, Ash odbudował śliczny zamek. Buster ma wyrzuty sumienia, że nie ma loda dla Asha. Dlatego oddaję mu swojego. Ostrożnie, bo ci wypadnie. Iggy daje przyjaciołom jeszcze jeden wafelek. Teraz mogą się podzielić. Mniam, mniam, pycha. Dzisiaj w parku jest całkiem wietrznie. Buster i autobus tata chcą tu miło spędzić czas. Autobus tata ma dla Bustera niespodziankę. Co to może być? Och, zobaczcie! To latawiec! Buster jest gotowy, by nim sterować. Autobus tata puszcza latawiec w powietrze. Wow! Lata tak wysoko! Świetna robota, Busterze! Zobaczcie! To Monty, balon na ogrzane powietrze. O nie! Silny powiew wiatru zdmuchnął latawiec, który utknął w Montym. Ale Monty tego nie zauważył. Nie przejmuj się, Busterze. Tata wie, co zrobić. Ups! Autobusie tato, uważaj! Rany! Świetne uderzenie z główki! Dalej, Busterze!
Bandit i Ash są zaskoczeni. Dokąd oni jadą? Buster chce zwrócić na siebie uwagę Montiego i nie patrzy przed siebie. Uważaj! Ojej! Buster wjechał w sam środek błotnistej kałuży i nieźle w niej utknął. Tato wyciąga go z pułapki. Wspólnym wysiłkiem wszystko się udaje. O-o! Na drogę zawaliło się drzewo, ale to ich nie powstrzyma. Autobus tata przelatuje nad drzewem, a Buster ślizga się pod nim. Wow, świetnie! Szybko, nadlatuje Monty. Autobus tata ma chyba jakiś pomysł. Buster i tata wjechali w ogromne pole błota i chlapią nim na prawo i lewo. Co oni robią? Narysowali w błocie kształt latawca i Monty wreszcie zauważył, co się o niego zaczepiło. Ups! Latawiec wraca do Bustera. Dziękujemy ci, Monty. Buster może znów puszczać swój latawiec. Trzymaj mocno, Busterze. Uff, mało brakowało. Nastał słoneczny dzień. Buster i dziadek miło spędzają czas na wspólnej zabawie. Autobus mama szykuje się do pracy. Czy Buster i dziadek dadzą radę ugotować obiad? Rany! Prawdziwe gotowanie! Buster jest bardzo przejęty. Ugotujmy coś. Dziadek włącza kuchenkę. Co powinni teraz zrobić? Buster ma pomysł. To sos czekoladowy. Dziadek nie jest pewien, czy sos czekoladowy nada się do obiadu. Sprawdźmy przepis. Dziadek i Buster przygotowali wszystkie składniki. Buster wsypuje mąkę do miski. Ojej, powoli, Busterze. Ups, mąka jest dosłownie wszędzie. Dziadek i Buster są cali w mące. Buster dodaje resztę składników do mieszanki. Ostrożnie, żeby się nie wylało. Świetna robota, Busterze. Ups, sos pomidorowy dziadka rozlał się po całej podłodze. Na kuchence też się coś dzieje. Zawartość garnka wykipiała. Oj, zobaczcie, okulary dziadka zaparowały. Dziadek nie widzi, dokąd jedzie. Uważaj, dziadku. O rety, całe to gotowanie niezbyt im wychodzi. Dziadek i Buster sprzątają bałagan. Ale mama już wraca z pracy. O-o, dziadek i Buster wciąż nie ugotowali obiadu. Co oni teraz zrobią? Dziadek wyjmuje z zamrażalnika paczkę paluszków rybnych. Tak, Buster ma pomysł. Przyszedł czas na sos czekoladowy. Buster i dziadek właśnie kończą przygotowania, a mama zastanawia się, co takiego będzie na obiad. Ciekawe, co ugotowali. Na obiad są paluszki rybne i zielona fasolka. I sos czekoladowy? Busterze, jesteś tego pewien? Buster próbuje. Pycha! Mama również chce posmakować. Danie jest zaskakująco smaczne. Dobra robota, Buster. Jest piękny, słoneczny dzień. Tata zabiera Bustera na plażę. Buster żegna się z mamą i rusza z tatą w drogę. Hurra! Ale co to? Otyś zablokował przejazd. Droga jest zamknięta. Buster jest bardzo smutny. Ale tata ma chyba jakiś pomysł. W pobliżu jest jezioro. Zamiast plaży, Buster i tata mogą spędzić czas łowiąc ryby. Buster bardzo chciał iść na plażę i jest zawiedziony. Tata uczy Bustera, jak łowić ryby. Wow! Teraz kolejna Bustera. Buster jest znudzony. Łowienie ryb nie jest tak fajne jak plaża. Dlaczego tata jest taki przejęty? Chwileczkę. Coś ciągnie za jego wędkę. Co to może być? Rany! Tata złapał olbrzymią rybę. Ryba jest taka duża, że tata sam sobie nie poradzi. Buster próbuje mu pomóc. Uważaj, Busterze! Ups! Ryba wciągnęła obu wędkarzy do wody i myśli, że to bardzo śmieszne. Buster i tata nie poddadzą się tak łatwo. Obmyślili już nowy plan. Ryba pływa w jeziorze. Tata zarzuca wędkę, a ryba ponownie się na nią łapie. Ta
Tata i ryba znów się siłują, a każdy ciągnie w swoją stronę. Zobaczcie, Buster dryfuje w jeziorze. Mam cię! Buster złapał rybę za pomocą podbieraka. Dalej, Busterze! Tata jest bardzo dumny. Świetna robota, Busterze! Ryba odpływa. Do zobaczenia, rybko! Łowienie ryb okazało się całkiem fajne. Buster i dziadek wybrali się na zakupy do supermarketu. Oto ich lista zakupów. Marchewki, kukurydza i nowa piłka do gry w nogę. Buster nie może się jej doczekać. Ale dziadek przypomina mu, że najpierw muszą znaleźć pozostałe rzeczy z listy. Zacznijmy od marchewek. Buster wyrywa się do przodu. Ale czy powinien tak postępować? Dziadek porusza się bardzo wolno. Buster przynosi banany, a nie marchewkę. Tak się spieszył, że zrobił się nieuważny. Marchewki są tutaj. Dobra robota, Busterze. Teraz kolej na kukurydzę. Buster ją znalazł. Ups, uważaj, Busterze. Możesz zrzucić te puszki. Uff, dziadek uratował sytuację. Następna na liście jest... Hurra! Piłka! Buster rusza do przodu na poszukiwania piłki. Ale chwileczkę. Dziadek został w tyle. I Buster nie może go teraz znaleźć. O nie! Buster i dziadek się nie widzą. Buster szuka i szuka, ale jego wysiłki na nic się nie zdają. Biedny Buster się zgubił i zaczyna się martwić. Zobacz, to Ash i jego mama. Buster ich zna. Całe szczęście, że Buster na nich trafił. Pomogą mu wrócić do dziadka. Nareszcie. Buster cały i zdrowy wrócił do dziadka. Buster wie, że nie powinien zostawiać dziadka tak daleko z tyłu. Jest mu przykro, ale dziadek się nie gniewa. Oto nowa piłka do gry w nogę. Hurra! Buster jest podekscytowany. Ciekawe dlaczego? Książka z bajkami. Buster chce, żeby mama mu poczytała. Buster uwielbia bajki. Mama czyta Busterowi bajkę o złotowłosej i trzech niedźwiadkach. Kiedy misie wyszły z domu, złotowłosa podeszła do okna. Spróbowała owsianki, ale zawartość pierwszej miseczki była za gorąca. Bustera bardzo to rozśmieszyło. Ale która to godzina? Mama nie może czytać bajek cały dzień. Buster jest smutny, bo chciałby poznać dalszy ciąg bajki. Mama wie, co zrobić. Może dziadek poczyta Busterowi? Dziadek podlewa rośliny na podwórku, ale Buster prosi go, żeby poczytał mu dalszą część bajki. Dobrze, dziadek może mu trochę poczytać. Buster lubi słuchać opowiadań o przygodach i dzielnych bohaterach. Co się teraz dzieje? Złotowłosa siada na krześle, ale krzesło jest za małe i się pod nią rozpada. Jakie to zabawne! Buster uwielbia tą bajkę. Ale co to? Mama woła wszystkich na kolację. Dalsza część bajki będzie musiała poczekać. Na kolację są pyszne paluszki rybne z warzywami, ale Buster zjada je bardzo szybko. Chce najszybciej, jak się da, poznać zakończenie bajki. Mama i dziadek ciągle jedzą. Nie mogą więc teraz poczytać Busterowi. Buster bardzo chce się dowiedzieć, jak potoczyła się ta historia. Zobaczcie, sam próbuje czytać. Buster nie czyta zbyt dobrze, ale naprawdę bardzo się stara. Wow, idzie mu całkiem nieźle. Mama i dziadek są z niego bardzo dumni. Świetna robota, Busterze. Ale ojej, Buster zrobił się senny. Mama czyta Busterowi na dobranoc. Złotowłosa ułożyła się właśnie do snu w łóżeczku niedźwiadka. O, zobaczcie, Buster zasnął. Jak słodko. Jego dzień był tak męczący, że Buster nie doczekał zakończenia bajki. Dobranoc, Busterze. Ciekawe, czego Buster nauczy się dzisiaj w szkole. Rety, wulkan. Wow. Dzisiejsze zadanie to eksperyment. Nauczyciel tłumaczy uczniom, co trzeba zrobić. Najpierw dodajemy krople białego proszku. Potem trzy krople barwnika spożywczego. A na koniec trochę octu, żeby uzyskać pianę. Wow, to wygląda jak wybuch wulkanu. Niesamowite.
Wszyscy są bardzo podekscytowani. Uczniowie mają teraz sami wykonać ten eksperyment. Co za bałagan. Bandyt chyba nie zrobił tego jak należy. O nie, Scout też się nie udało. Może Buster? Buster narobił tyle samo bałaganu, co pozostali. Dlaczego eksperyment nie działa? Czy Ash zrobi to jak należy? Buster zaraz to sprawdzi. Ash wciąż dodaje składniki. Rany! Udało się! Świetna robota, Ash! Ale dlaczego Ashowi się udało, a pozostałym nie? Och! Ash postępował według wskazówek na tablicy. To bardzo dobry pomysł! Nauczyciel chwali Asha. Pozostali mogą spróbować jeszcze raz. Najpierw sprawdzają jednak, co należy zrobić. Jedna kropla białego proszku. Potem trzy krople barwnika spożywczego. A na koniec trochę octu, żeby się spieniło. Hurra! Udało się! Z wulkanów wylewa się mnóstwo piany. Wulkany wyglądają wspaniale. Wszyscy świetnie się spisali. Postępując według wskazówek, można tak wiele osiągnąć. Nauczyciel jest dumny ze swoich uczniów. Lekcje dobiegają końca. Pora, żeby Scout oddała klasowy kwiatek, który miała pod opieką. Kto teraz weźmie kwiatka do domu i będzie się nim opiekował? Hurra! To kolej Bustera! Buster jedzie naprawdę powoli. Nie chce, żeby po drodze kwiatkowi coś się stało. Pora pożegnać się ze Scout i Ashem. Rety, uważaj, Busterze! Mało brakowało. Buster jest tak zadowolony, że to on teraz opiekuje się kwiatkiem, że postanowił go narysować. Jedzą nawet razem kolację. Nie wydaje mi się, żeby kwiatek lubił marchewki, Busterze. Kwiatki lubią wodę, bo mogą wtedy zdrowo rosnąć. Przyszedł czas na sen. Dobranoc, kwiatku. Następnego ranka Buster z radością szykuje się do szkoły. Uważaj, Busterze, chyba nie chciałbyś strącić kwiatka. O nie, doniczka z kwiatkiem się rozbiła. Co robi Buster? Chowa rozbitą doniczkę, żeby uniknąć kłopotów. Buster udaje, że jest chory. Ale nie ma podwyższonej temperatury. Och, mama już wszystko rozumie. Buster nie chce iść do szkoły z rozbitą doniczką. Myśli, że zawiódł swoich przyjaciół. Ale mama dobrze wie, co robić. Po prostu trzeba przesadzić kwiatka do nowej doniczki. Wygląda nawet ładniej niż przedtem. I już po kłopocie. W szkole Buster zwraca kwiatek. Wszyscy są zachwyceni nową, piękną doniczką. Świetna robota, Busterze. Teraz to Ash zaopiekuje się kwiatkiem. Hurra! Ash odwiedził Bustera i będą się razem bawić. Przyjaciele postanowili zagrać w jakąś grę planszową. Wybór padł na węże i drabiny. To świetna gra. Ash rzuca jako pierwszy. 5 i 2, czyli 7. Więc Ash przesuwa pionek o 7 miejsc. Teraz kolejna Bustera. 8. Pionek Bustera wędruje 8 oczek do przodu. Teraz znów rzuca Ash. O, wow! To był dobry rzut. Ash wspina się po drabinie. Teraz Buster. 5. O nie, pionek Bustera zjeżdża w dół po wężu. Gra Bustera nie idzie zbyt dobrze. Ups, Buster przewrócił swój pionek. A kto to? To dziadek przywiózł mnóstwo innych zabawek, ale wszystkie je upuścił. Ash pospieszył mu z pomocą i nikt nie zwraca uwagi na Bustera. O nie, Buster przesunął swój pionek do przodu. Przecież on oszukuje. O nie, teraz przesunął swój pionek na metę, tak jakby wygrał całą grę. Kiedy Ash wraca, gra jest już zakończona. Buster wygrał. Ash nie rozumie, jak to się stało, ale cieszy się z wygranej swojego przyjaciela.
Jakie to dziwne. Buster powinien się cieszyć, ale on wcale nie jest zadowolony. Nie cieszy się ani trochę. Buster oszukiwał. Nie wygrał uczciwie i dlatego teraz jest mu przykro. Dziadek tłumaczy Busterowi, że w zabawie nie chodzi tylko o wygrywanie, ale o miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi. Teraz kolejna Asza. Asz rzuca kostkami. O rany, prawie trafił na węża. Buster zjeżdża w dół po wężu i... koniec! Asz uczciwie wygrał tę rozgrywkę. Buster cieszy się z wygranej swojego przyjaciela. Wspólna zabawa jest najlepsza. Jest piękny, słoneczny dzień i Buster chce się pobawić na zewnątrz. Jest jednak pewien problem. Zabawki Bustera leżą porozrzucane na podłodze. Buster dobrze wie, że powinien je pozbierać, ale naprawdę chciałby już pójść i się pobawić. Ojej, Buster sprząta porozrzucane zabawki bardzo szybko. Robi to zbyt szybko i niezbyt dobrze. O rany, w pośpiechu przewrócił tę szklankę. Buster nie zmył też dobrze podłogi i wszędzie jest pełno wody. Nie minęło wiele czasu i Buster już bawi się na zewnątrz. Co to było? Mama poślizgnęła się na mokrej podłodze. Ojej, pokój też wcale nie wygląda na wysprzątany. Buster żałuje, że nie przyłożył się do swoich obowiązków. Ale wszystko można jeszcze naprawić. Buster musi po prostu porządnie posprzątać. Tym razem zrobi to jak należy. Mama i Buster mogą wspólnie się tym zająć. Sprzątanie też może być zabawą. Obowiązki domowe są dużo przyjemniejsze, jeśli potraktuje się je jako zabawę. A wspólnymi siłami wszystko idzie znacznie szybciej. Zobaczcie, Buster ściera nawet wylany wcześniej napój. Wspaniale! W pokoju wreszcie zapanował ład i porządek. Teraz Buster i mama mogą wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Hurra!